Ekwipunek, dwa razy CZ-ka, P250 oraz dwa Digle, Upasz oraz Micha. No i Michu, jeden zawodnik, który w tym momencie nie posiada Kevlera na serwerze, ale piękny strzał od Paszy, no i takiego Jarka chcemy właśnie oglądać. Świetny strzał, piękne otwarcie rundy. Ale tutaj jeszcze jest Makazin oraz Jinx, także od tego bana trzeba oczywiście uważać. Ale zobaczmy teraz na lukę w ustawieniu, bo Bombsite A kryty jest właściwie tylko i wyłącznie z piachu. Tutaj jest Dawid oraz Jax. Long jest kompletnie odpuszczony. Banan całkiem mocno kryty przez Makazina oraz Jinxa. No ale teraz to Virtus Pro będzie miał taką okazję, żeby pobudować troszeczkę pozycję na mapach. Jednak to się nie udaje, ponieważ Pasza wychylał się na drugie tempo. No i tutaj niestety podsadzki nie przeczytał. Także już mamy w sytuację 4-4. Tutaj od Banana jeszcze będzie próbował coś zrobić Neo. Ten podnosi Digla. No i podejście jak na razie bardzo sprawne. Tutaj jest, jak widzimy, skrót apartamentów, także to może się udać, aż Jax teraz będzie wychylał się z boilera. Morez, no niestety nie daje rady, wydaje mi się, że taką kombinację powinien zdobyć. Widział przeciwnika pierwszy, no i teraz będzie to podejście, będzie między nimi Jax próbował się bronić. Znaczy oraz Michu od Longa, teraz Jax kupuje mnóstwo czasu, Neo od Shorta. No jak to w tym momencie będzie wyglądało? Paka plantowana, Neo zaraz może pojedynkować się z Jaxem, pojedynek na szczęście wygrany. Ale tutaj od apartamentów jeszcze będzie Dawid, no i na tego zawodnika trzeba uważać. Jest X-em oczywiście u niego, Michu zaraz może ulec, teraz problemy Dawida, ale strzał jednak poprawiony. No i na środku walczy jeszcze Snatchy, po raz pierwszy, po raz drugi Snatchy, kapitalna akcja, no i Neo jeszcze fraguje na Dawidzie. Bombsite B dalej bardzo bezpiecznie kryty. Zobaczmy to z perspektywy, Flash leci, no i tam jest między innymi Neo kompletnie oślepiony, nic Filip nie widział. No i tutaj walczy zespół 3D Max, jeszcze jest tutaj Lucky na bananie, no i niestety te fragi posypały się dla zawodników 3D Max, ale jeszcze będzie nadzieja, chociaż tutaj przyłączył się w tym momencie na Morelza, zostaje jako ostatni, wyeliminował Dawida, ale ma tylko 14 AP, mnóstwo granatów, dwie eliminacje dla niego, ale popatrzmy na pozycję Makazina, no nie wiem czy Morelz może tutaj cokolwiek zrobić, Makazin, bardzo prosta eliminacja w PC. Znaczy od Longa, no ale teraz będzie gorąco, chociaż Long jest odpuszczony. No to Virtus Pro musi ten bombsite A zaatakować. Popatrzmy, teraz pędzi Lucky, pędzi Makazin od biblioteki. No i Pasza bicep na szczęście asekuruje. Jeszcze Michu z fragiem, także Makazin będzie walczył. Jax w tym momencie w piachu będzie rotował między lewą a prawą stroną. No i jest eliminacja dla Morelza, także jest to dobre wejście. Czterech zawodników Virtus Pro, ale jest tutaj jeszcze Pasza na pozycji. No i w tym momencie ostatni zawodników 3D Max to jest Jinx, raczej nie ma prawa tutaj cokolwiek zrobić. Podchodzi do apartamentów. Frag, zobaczmy, można teraz na Sepera. No i na szczęście dla Virtus Pro Makazin nie trafia. Jeszcze Snatch miał okazję. 34 punkty zdrowia. Flash zwrócony, ale jest tutaj ta eksplozja. No i będzie wejście zawodników Virtus Pro na czysty bombsite. Lecą te granaty, leci smoke lewo, leci smoke prawo. No i teraz próba skanowania od Lakiego, ale bombsite na pewno będzie przejęty. Chociaż teraz z drugiej strony musimy uważać pod tym bananem, bo tutaj bardzo agresywnie zagrywa to Dawid. Jedyny w tym momencie Belk w składzie, ale Morelz teraz bardzo nieodpowiedzialnie wychylił się, bardzo szeroko, bez sprawdzenia pozycji. No i mamy 4-3, Virtus Pro będzie zaraz testowane. Będzie ta próba odbijania w wykonaniu zawodników 3D Max. Jinx od Banana, Neo w tym momencie jest na trumnach, Pasza w ciemni. Neo mocno poobijany, ale czas dalej tyka, Dawid podchodzi, Jinx z fragiem. No i w tym momencie Dawid, kolejna eliminacja zostaje, sam Snatch jest załupał, niego jednak obijany. Jeden strat trafiony, że będzie drugi, ależ teraz szkoda, że Snatch jemu zabrakło czasu. Tutaj widać, że bawi się ze snajperem, no i Michu może tego pożałować. Nie pożałuje, bo pożałuje Makazin. Świetny strzał od Micha i po to właśnie Michu Virtus Pro jest. Tak właśnie Michu powinien to rozgrywać. Świetny pojedynek wygrany. No i drugim takim zawodnikiem, który w teorii ma właśnie grać w ten sposób, to jest Morelz, a będzie podejście ładownie pod bombsite A. Tutaj Jax ustawiony samodzielnie, ponieważ trójkowo przez chwilę stali na bombsite B zawodnicy 3D Max. Jax pierwszego flasha udało mu się na szczęście uniknąć, ale teraz pozycja znana. Flash oraz jakiś granat dorzucony. No jak to będzie wyglądało? Jax w piachu, od biblioteki jest Dawid. Dawid wychyla się na Paszę i pojedynek na szczęście wygrany przez Paszę i to z Makiem. Michu z kolejną eliminacją. No i w tym momencie Virtus Pro wygląda bardzo, bardzo solidnie. Ale tutaj Jax na blisko, no i tutaj Virtus Pro faktycznie może tego fraga zdobyć. Flash dorzucony, Jax. No i proszę zobaczyć, w końcu coś się udało. Jest to podejście skuteczne, ale tutaj jeszcze będzie bronił się Dawid. Dawid wrzuca te granaty, jeszcze w Jinx powinien być złapany przez Neo. No niestety, Neo tutaj drobne kłopoty. Ale jest przewaga dla Virtus Pro. Zostaje w tym momencie ostatni zawodników 3D Max. Jest to Lucky, ten w bibliotece. Paka oczywiście leży. No i bardzo ciężkie zdanie w tym momencie przed Lucky. Jeżeli coś takiego by ugrał, no to szapoba. Ale wydaje mi się, że to będzie niemożliwe, chociaż ten strzał w Paszę celny. Na szczęście był Snatch już od drugiej strony, od środka. No i tutaj od rotacji Neo. I Neo z bardzo ciężkim w tym momencie zadaniem. Pasza będzie atakowana, ale Neo prawie że zdobywa drugą eliminację. Ale w tym momencie widzimy, że jest atak pod bombsite B. Pasza na szczęście fraguje i jeszcze walczy w tym momencie z bombsite'u. Jax przy standardzie, Pasza wychyla się, te strzały bardzo bliskie. No ale Jarek w końcu musi dawać. Neo pomaga i dwie eliminacje od niego, właściwie w plecy. Zabija zawodników 3D Max. No i Dawid zostaje sam 20 sekund. To jest ten zawodnik, który irytował zawodników w
apartamentach, trzy eliminacje od niego, także to może być potencjalny ace, ale 10 sekund do końca, smog dorzucony, Neo w tym grancie dymnym, paszcza, zaspał, no i Dawid jeszcze ma szansę, ale w tym momencie już 5 sekund do końca, no i Virtus Pro takie rundy przegrać już po prostu nie może. Brawo, brawo, Neo 4. Neo oślepiony, paszcza, jedna eliminacja, to może być za mało. Neo teraz musi uważać, bo jeżeli ulegnie, to będzie kłopot. Na szczęście Neo jeszcze zdobywa fraga na wycofaniu. Także jest sukces, bo ta defensywa się utrzymała. Znaczy teraz wychyla się jeszcze z respa CT, flash dorzucony. No i w tym momencie wygląda to raczej bezpiecznie. Neo, no. Bez komentarza w tym momencie. Ale jest na szczęście Snatchy i zostaje ostatni zawodników 3D Max. Ten posiada UMP. Pozycja na bananie. I gdyby chciał, to mógłby w teorii oczywiście próbować podłożyć pakę na onsite A. Ale jeszcze się zastanawia. No i tutaj będzie sprawdzenie pozycji. Michu oraz Snatchy. Jak poradzi sobie Jax. Jax, jedna eliminacja. Na szczęście Michu. A tutaj widzimy rush pod onsite B, granaty bardzo dobre. Jax, poobijamy. Pasza biceps, pierwsza eliminacja. Ale jeszcze zawodnicy powalczą. W tym momencie przełączamy się na Neo. Ten nie daje sobie z Dawidem, no i... No nie, raczej nie ma tej możliwości, żeby chyba Dawid tą pakę podłożył. Mimo że bardzo będzie chciał, no to już zawodnicy oczywiście, Virtus Pro. Bardzo szybkie przejęcie pozycji. A tam bardzo spokojnie wychylił się ze szczura Dawid. No ale w tym momencie Modest odpowiedział. Jeszcze Neo złapał magazynę przez granat dymny, więc jest ta odpowiedź. Strzałom site'u A. Więc teraz całe skupienie tylko i wyłącznie na bananie. No i na szczęście to jest pasza, zdobywa fraga, zdobywa również pakę. Problem jest taki za to, że gdzieś tam jeszcze Michu wychylał się na drugi środek. No i teraz zachowanie jest całkiem ciekawe, bo zrotował Neo na bombsite B. Tutaj jest pasza. Ten oślepiony, ale będzie wychylał się na drugie tempo. Paka podniesiona przez Jaxa. Na 20 sekund do końca i co może zrobić 3D Max? Pasza celowany, pasza nie daje rady, no i teraz będzie gorąco Neo. Neo zastanawiał się co zrobić, ale teraz to może być kliniczna robota. Raz, dwa. No i na szczęście w tej sytuacji Neo... Teraz będziemy widzieli to od środka. Smoki dorzucone pod konektor, pod longa. Tutaj niestety wychylenie bardzo nieprawidłowe. Morez grać oślepiającym, ale ten granat za plecy zawodnika 3D Max. Neo teraz pędzi na bombsite. Tutaj jeszcze się Snatchy jeszcze na ten bliski zasięg się popisuje. Snatchy po raz kolejny. To może być jego runda. Trzy fragi w tym momencie dla niego. Jeszcze widzi swojego rywala. Snatchy kapitalnie zachowuje się w bombsite. I będzie ta wysypka. Będzie wysypka poty. Bombsite da. Morez niestety kompletnie sobie z tym nie daje rady. Michu, jedna eliminacja, ale więcej. No, myślałem, że nie zrobi. Jest ten frag od Neo jeszcze, ale w tym momencie zostaje sam pasza. Będzie próbował. Jest AWP, jest def. Celowany w tym momencie w pozycję na bombsite. No i tutaj magazyn będzie przeskakiwał za chwilę. Chociaż ten granat dorzucony, żeby był jakiś dym. Niestety pasza nie zareagował. Wydaje mi się, że właśnie ten granat wybuchowy przeszkodził wizję. Ale jeszcze pasza cierpliwie zerka w tym momencie. Zobaczmy, czy będzie spodziewał się tego. No właśnie. Szybki atak 3D Max. Bardzo dużo czasu nie zobaczymy. Teraz ta defensywa może mieć problem. Michu w szoku. Ale jeszcze ten pojedynek wygrywa. Michu po raz kolejny. No i takie Virtus Pro chcemy oglądać. Takiego Micha chcemy oglądać. Tutaj jeszcze Michu w piachu, ale musi uważać, bo jeden z zawodników jest w apartamentach, dwójka od shorta, ale Michu bardzo agresywne wychylenie. No i będzie trzecia eliminacja na Lakim, jeszcze magazyn w bombsite, ale Michu bardzo świetne, ładne zachowanie. I czwarty, nawet piąty frag dla Micha, to jest ace. To jest ace, no i właśnie Michu w tej rundzie z jedną AWP-ą. U Snatchy'ego oczywiście, pasza widzimy, że na tą AWP po prostu nie ma finansów. No a 3D Max w tym momencie tylko pistolety, 3 razy Deagle, 2 razy CZ-ka. Gratów raczej mało, już widzimy, że wysadzony jest Lucky pod... Bombsite MB, tutaj Snatchy jeszcze od shorta, bardzo agresywnie się wychyla. No i Neo, kolejny frag, no i to będzie runda dla Virtus Pro. Nie mam żadnych wątpliwości. Ostatni zawodnik, czyli Jax, ale Morels radzi sobie z nim bez najmniejszego problemu. No i czysta runda dla Virtus Pro. Także w tym momencie, mówiąc pakom, jeżeli ta egzekucja tutaj pod środkiem się uda. Nie, zobaczmy, bo paka jak na razie nawet podchodzi w stronę środka. Jinx od Boilera, ale tutaj jest ustawka. Morels oraz Snatchy. Zaraz zobaczymy, jak ta ustawka będzie działała. Może przyłączymy się w tym momencie na Snatchy'ego, ponieważ ma lepszy kąt. Smoke dalej trwa. No ale dalej widzimy, że 3D Max czeka z paką. Flash dorzucony, będzie sprawdzenie pozycji. Kolejny granat jedny leci, no ale Lucky z zabójstwem na Morezie. Ginie również Snatchy. Teraz tylko Michu w apartamentach. No nie wiem, co Virtus Pro musiałby tutaj zrobić. Michu zostaje sam. Niestety. Niestety to jest koniec, to jest runda za 0 dla 3D Max, także faworyt tego spotkania okazał się zwycięzcą. Gratulujemy zawodnikom 3D Max.